Jedna z najnowocześniejszych strzelnic w Wielkopolsce powstała przy ulicy 17 Stycznia obok Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Jej uroczyste otwarcie związane było z leszczyńskimi obchodami setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Patronem obiektu został komisarz Kazimierz Wiśniewski, który od października 1931 roku do wybuchu wojny pełnił funkcję komendanta powiatowego Policji Państwowej w Lesznie. Otwarcia strzelnicy i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali komendant wojewódzki Policji w Poznaniu inspektor Piotr Mąka, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Konrad Chmielewski, komendant miejski Policji w Lesznie inspektor Krzysztof Nowak oraz prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak. Tablicę poświęcił ksiądz kanonik Józef Majchrzak. Nowoczesna strzelnica składa się z czterech torów, na zapleczu budynku mieszczą się siłownia oraz sala do ćwiczeń taktyki i technik interwencyjnych. Na teren siłowni przeniesione zostaną także policyjne psy. Wykonawcami inwestycji było przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego, a za technologię odpowiada firma Optimum. Ze strzelnicy będą korzystać też policjanci z powiatów Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego. Obiekt przysłuży się więc policjantom z regionu. Strzelnica zostanie otwarta dla mieszkańców Leszna podczas festynu dla mieszkańców 24 lipca od godziny 18.00.